Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość Radia Warszawa. A dzisiaj gościem Radia Warszawa jest Damian Kowalczyk, radny miasta stołecznego Warszawa. Suwerenna Polska, kłaniam się nisko. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ale na początek jak zawsze apel, prośba do naszych widzów i słuchaczy zarazem. Widzów, bo te rozmowy gość Radia Warszawa mogą państwo słuchać, oglądać także na YouTubie. Zachęcam do subskrypcji, ale także do wspierania Radia Warszawa za pośrednictwem Patronite. Link znajdą państwo w opisie tego materiału, jakże innych materiałów, ale także na planszy znajdą państwo kod QR. Zachęcamy, to bardzo ważne, aby Radio Warszawa się rozwijało dzięki państwa wsparciu. Spotkaliśmy dzisiaj się, panie radny, ponieważ porozmawiamy o przyszłości, właściwie o tym, co dzieje się teraz już z centrum lokalnym Kamionek. To inwestycja za 7 milionów złotych, jak dobrze... Prawie 7 milionów złotych. No i pytanie... Co dalej? Bo chyba świeci pustkami. To centrum świeci pustkami. Możliwe, że pawilony będą wywiezione nad Zegrze. Możliwe też, że odbędą się tam targi śniadaniowe, ale jeśli nasza dzielnica nie będzie... Targi śniadaniowe przede wszystkim odbywają się w okresach letnich, a wątpię, żeby tam w grudniu ktoś przyszedł jeść śniadanie. A jaki był w ogóle cel tej inwestycji początkowo? No początkowo w ogóle nie było tego celu, ponieważ w 2015 roku był tam prężnie działający bazar. Zamknięto go właśnie w 2015 roku. Chciano tam coś otworzyć, przeprowadzić modernizację, ale jak to w Warszawie bywa, najpierw się coś zamyka, a później szuka się rozwiązań. I przez pierwsze 3 lata dzielnica nie wiedziała w ogóle, co tam powstanie. Dopiero później głosy mieszkańców, że chcieliby właśnie, żeby tam był ten handel przywrócony, czyli warzywa, owoce, żeby to żyło, dopiero zaczęto to realizować. 3 lata stało to puste. Kolejne lata szukano na ten pomysł, no szukano finansów, tak? I pamiętam, jak ja byłem radnym jeszcze dzielnicowym, co roku pytałem burmistrza, co z tą inwestycją. Pieniądze większe były, ale była też inflacja, były też inne perturbacje i niestety te koszty rosły, aż doszły do 7 milionów, tak? W końcu to centrum zostało otwarte tuż przed samymi wyborami, ale nikt się nie zgłosił podobno do wynajęcia tych miejsc. No ale właśnie to zdaje się, że nie jest do końca prawdziwa informacja, że jednak byli chętni. No właśnie i tutaj właśnie jest ten cały clue, że rozpisano konkurs na wynajęcie tych pawilonów. Dzielnica powiedziała, że nikt nie był chętny. Tymczasem radni weszli na kontrolę do urzędu dzielnicy Praga Południe i okazało się, że było chętnych i to dość sporo. Także w ogóle jest to niezrozumiałe ze strony dzielnicy, czemu nie chcą wynająć mieszkańcom, znaczy kupcom tych pawilonów, tak? No tak, no bo wydano sporo pieniędzy, blisko 7 milionów złotych. Centrum lokalne Kamionek stoi puste, nie jest wynajmowane, przynosi straty tak naprawdę, no i sam ten koszt w ogóle realizacji inwestycji spory dla Pragi Południe. O jakich w ogóle stratach na dzień dzisiejszy możemy mówić? To jest tak, 9 lat ten bazar stoi pusty. Ja wielokrotnie pytałem burmistrza dzielnicy, ile rocznie przynosił zysków on, czyli właśnie za lata 2014-2013. Burmistrz uchylał się mi od odpowiedzi, ale co ciekawe, od 2024, czyli od czasu oficjalnego otwarcia przed wyborami samorządowymi tego bazaru, ten bazar przynosi stratę 600 tysięcy złotych rocznie, tak? Czyli aby pokryć w ogóle te bieżące utrzymanie tego bazaru, musimy wydać rocznie 600 tysięcy złotych. I my to wydajemy za pusty bazar. No i to jest właśnie myśl samorządowa w dzielnic Warszawy, tak? To jest... To brzmi, a dość niewyobrażalnie. Irracjonalnie, tak, absurdalnie, że... rzeczywiście, że teren no, w sercu Pragi, tak, Kamionek, jest nieużytkiem od tylu lat, no bo to jest 2015 rok. Tak, 9 lat tam stoi po prostu ten teren pusty i co? No i co możemy zrobić? No, będzie stał pewnie pusty, tak, bo zanim dzielnica wywiezie te pawilony, zanim może ten targ śniadaniowy powstanie, no to znowu kolejny rok, kolejne 2 lata, kolejne 3. Nikt tego nie wie, tak? No my jako radni interweniujemy, wchodzimy tam z kontrolami, ale burmistrz, pan Kucharski, to jest jego wielka porażka, ponieważ rządzi tą dzielnicą 20 lat.
a od 9 lat ten pazar stoi pusty. Trudno sobie to wyobrazić, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, no ale rozumiem, że jest jakiś pomysł, pomysł polega na tym, żeby to zamknąć. No tak, tutaj jest też taka ciekawostka, bo na miejscu tego bazaru była tak od niemal 50 lat planowana trasa tysiąclecia łącząca obie Pragi. I koncepcja się zmieniła, były konsultacje społeczne, aby tam w tym miejscu nie było tej arterii, tak, drogowej. Miała powstać rowerostrada, miał powstać tramwaj, no i w tym miejscu powstał bazar, tak, i mamy taki klincz, czy będzie ta rowerostrada, czy będzie bazar, czy będzie droga po prostu dla samochodów. No i po prostu nic tam nie będzie, tak, w konsekwencji. No. Pan już trochę samorządowcem jest. Jak pan sądzi, jakie są powody tego rodzaju działań, a właściwie braku działań? Powody chyba są braku wyciągania konsekwencji wobec ludzi, którzy rządzą dzielnicami, bo te pieniądze naprawdę są wręcz, tak powiem kolokwialnie, przepalane i nikt tego po prostu nie wyciąga konsekwencji. Ja mam nadzieję, że tutaj już poszło zawiadomienie do prokuratury odnośnie niegospodarności tym terenem i tymi pieniędzmi. Już zostało złożone? Mam nadzieję, że tak, bo to tutaj ranni dzielnicowi, wiem, że Lewica działa w tym temacie, wiem, że Prawo i Sprawiedliwość działa i mam nadzieję, że już zostało złożone po prostu doniesienie do prokuratury w tej sprawie, bo to 7 milionów wydanych, 9 lat teren zamknięty, i burmistrz rozkłada ręce, że to nie on, że to nie Platforma. No, to Platforma rządzi od 20 lat tą dzielnicą. Czyli można powiedzieć, że działacie w sumie trochę ponad podziałami politycznymi w tej sprawie. No, tak, to jest ważny interes społeczny, tak? No, każdy chce korzystać z tego miejsca. Ludzie z Kamionka muszą dojeżdżać na bazar, albo na bazar Szebeka, albo na bazar Wiatraczna, a takich miejsc po prostu brakuje w Warszawie. Mhm. To teraz pytanie o to, jakie są dalsze kroki, bo wiem, że radni właśnie Lewicy czy Prawa i Sprawiedliwości zajmowali się tym tematem, chcieli zorganizować nawet komisję, tak, na terenie tego bazaru, ale tutaj przewodniczący komisji został odwołany szybcikiem. Przewodniczący komisji właśnie bardzo szybko został odwołany, po prostu został wrzucony punkt na sesję tak zwany z palca, czyli po prostu przewodniczący Platformy Obywatelskiej powiedział, żeby był punkt odnośnie odwołania pana przewodniczącego. Pan przewodniczący był bardzo zdziwiony tą decyzją, no ale takie są właśnie konsekwencje, jeśli ktoś chce władzy po prostu patrzeć na ręce, że zostaje odwoływany ze swoich stanowisk. Pan Robert Migas, tak? Tak, przedstawiciel dokładnie. Lewicy został odwołany chciałbym powiedzieć z dnia na dzień, a tak naprawdę z godziny na godzinę. Tak, zgadza się. To bardziej precyzyjne określenie tej sytuacji. No ale dobrze, pomówmy jeszcze chwilę o strefie czystego transportu w stolicy. Ona obowiązuje od 1 lipca. No niewykluczone, że będzie obowiązywała też w innych miastach, bo takie są sygnały, że rząd pracuje nad zmianą prawa w tym zakresie, żeby w tych innych dużych miastach, Wrocław, Kraków, obowiązywały strefy czystego transportu, ale my mieszkamy w Warszawie i najbardziej interesuje nas Warszawa, ale są już pomysły, żeby tę strefę czystego transportu jakby rozszerzyć znacznie szybciej niż jest to planowane. Są takie pomysły? No to jak zwykle nasi kochani aktywiści miejscy chcą rozszerzenia tej strefy, nie zważając na to, że w okresach letnich w mieście stołecznym Warszawa nie ma smogu, ponieważ główną przyczyną smogu w mieście są stare kopciuchy. Z mojej interpelacji dowiedzieliśmy się, że jest ich ponad 3000, co jest dużą ilością, jak chodzi o miasto stołeczne Warszawa. Ja przypomnę, że Rafał Trzaskowski zobowiązał się do 2020 roku zlikwidować wszystkie. Niezależnie, czy to jest zasób komunalny, czy prywatny. Powiedział, że oni mają na to pomysł, likwidujemy. I tak jak mówiłem na początku, w mieście stołecznym Warszawa jest tak, że mogą mijać lata, a tematy nie są załatwiane. Czyli tutaj od tej zapowiedzi w 2018 roku minęło 6 lat, tak? I nadal trujemy się, a smog właśnie jest przez kopciuchy. I my możemy sobie powiększać tę strefę ile chcemy, a po prostu smog będzie, póki nie będą wymienione stare piece. Mhm. No tak, no bo plan był taki, żeby strefa czystego transportu rozszerzyła się kolejny raz za 2 lata, zdaje się. I tak chyba w cyklu dwuletnim cały czas ma być rozszerzana. A aktualnie obejmuje 7% powierzchni Warszawy. A docelowo ile ona ma w ogóle zajmować? To jest tak, że tutaj są restrykcje. Także na początku te stare diesle 18-letnie nie mogą wjeżdżać i co 2 lata ma ten przedział się zmniejszać.
przykład, tak, aż do 8-letnich diesli za x lat nie będą mogły wjeżdżać, poruszać się po tym centrum, tak, i po ościennych dzielnicach. 8-letnie diesle. Czy cały czas mówimy o tym 7%? Tak, cały czas mówimy o tym 7% powierzchni, bo to radni muszą zdecydować, żeby ta powierzchnia się powiększyła, tak? To dopiero wtedy. I jak pan sądzi, czy miasto tutaj ulegnie aktywistom? Miasto zawsze ulega aktywistom, radni Platformy Obywatelskiej zawsze ulegają aktywistom i to jest po prostu przykre. O czym mówił Damian Kowalczyk, radny Miasta Stołecznego Warszawy, radny suwerennej Polski, gość Radia Warszawa. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.